Dzień dobry. Gościmy dzisiaj w Zakładzie Opieki Psychiatrycznej Salus. Naszym gościem jest lekarz-psychiatra Jolanta Martyniuk. Dzień dobry, Jolanta Martyniuk, psychiatra z Zakładu Opieki Salusa. Pani doktor, lato minęło, zbliża się jesień, a z jesienią związane jesienne smutki i depresja. Co to jest depresja? Na temat depresji można bardzo dużo mówić i w różnych kontekstach i wymiarach. Ale należy pamiętać ogólnie, że depresja jest ciężkim cierpieniem, jest smutkiem przejmującym, porównywalnym do smutku rozdrapującego skórę nawet. Smutek, który nie można ogarnąć i nie można wytłumaczyć racjonalnie. Tym jest depresja najogólniej. Trzeba powiedzieć, że depresja jest chorobą i tu nie ma wątpliwości, że depresja jest chorobą. Depresja też jest stanem depresyjnym i mówimy często na stany depresyjne, potocznie stany depresyjne nazywamy depresją, co jest mylne, nie należy tego mylić. Jeśli bierzemy pod uwagę stany depresyjne łącznie z głęboką depresją, z zespołami depresyjnymi, to występowanie takich stanów w populacji jest dość częste i sięga do 25% nawet. Natomiast stany głębokiej depresji, prawdziwa choroba, czyli depresja, o której tutaj chcemy mówić, to jest 10% populacji. Pani doktor, czy jesteśmy w stanie sami u siebie zaobserwować objawy depresji, czy aby ją zdiagnozować, potrzebujemy pomocy specjalisty? Możemy rozpoznawać stany depresyjne, możemy czuć, wiedzieć, że coś się z nami dzieje, że to jest smutek. Jeśli widzimy przyczyny tego, no to staramy się ten okres mądrze przetrwać, zabezpieczyć się przed konsekwencjami tego smutku. Ale prawdziwą depresję rozpoznaje tylko lekarz. Czyli przeciętny, w cudzysłowie, szary Kowalski nie jest w stanie sam u siebie zaobserwować objawów depresji. Objawów prawdziwej depresji z racji bogatego obrazu klinicznego tej choroby przeciętny człowiek nie jest w stanie do końca prawidłowo ocenić. Depresja ma maski, trzeba wiedzieć. Bywają przeróżne rodzaje depresji i to jest dla pacjenta często mylne. Bywają maski chorobowe depresji, tak zwana depresja poronna. Z tym trzeba udać się do lekarza, najlepiej lekarza rodzinnego, który dalej pokieruje. Mówi się, że depresja jest chorobą cywilizacyjną. Dlaczego tak? Skąd to wynika? Rzeczywiście, depresja jest chorobą XXI wieku. Z racji tego, że występuje coraz częściej jest rozpoznawalna z racji metod badawczych, świadomości społeczeństwa, ale też z racji tego, że społeczeństwo żyje dłużej, że żyjemy dłużej, że występuje w każdym okresie życia. Trzeba wiedzieć, że w każdym okresie życia. Opisywane są objawy depresji u noworodków nawet. Ma to specjalną swoją nazwę i ma objawy. Depresja towarzyszy każdemu okresowi życia, czyli i w dzieciństwie, i w młodości, i w wieku dojrzałym, a także w wieku podeszłym. Najczęstszym zaburzeniem jest depresja wieku podeszłego. Czy depresja jest chorobą psychiczną, czy stanem psychicznym? Tutaj też zależy od przebiegu zespołu depresyjnego. Depresja jako choroba oczywiście jest
chorobą psychiczną. W tym sensie, że należy do chorób zaliczanych do zaburzeń psychicznych i istnieje w klasyfikacji chorób psychicznej i międzynarodowej klasyfikacji, teraz już 10 ICD, jest zaliczana i jest zakwalifikowana w różnych miejscach tej klasyfikacji. Klasyfikacja obejmuje około tam 100 zaburzeń psychicznych, ale ona pojawia się, depresja pojawia się w różnych miejscach tej klasyfikacji. Jest depresja tak zwana organiczna, jest depresja endogenna, która należy do chorób afektywnych, czyli do zaburzeń takich maniakalno-depresyjnych, ale jest też depresja w innym miejscu klasyfikowana jako depresja reaktywna, depresja psychogenna. Jest też depresja objawowa, która jest przejawem wielu chorób somatycznych u pacjenta, jest przejawem przyjmowania na przykład leków, które działają depresjogennie. Może być, i to jest wielki problem w dzisiejszych czasach i wyzwanie dla specjalistów leczących, jest depresja, która przebiega w przebiegu zatruć. Jeśli jest to zatrucie obojętną jakąś substancją przypadkowe, to nie będziemy raczej mieli do czynienia z zespołem depresyjnym. Ale depresja w przebiegu stosowania środków psychoaktywnych jest powszechna i stanowi coraz większy problem społeczny. Dotyczy młodzieży, dotyczy osób dorosłych, a także osób w wieku podeszłym. Myślę tu o depresji, jeśli chodzi o osoby podeszłe, o depresji, która jest wywołana przyjmowaniem środków uspokajających, bezkrytycznym, wieloletnim przyjmowaniem środków uspokajających. No, typowym przykładem depresji jest depresja w przebiegu picia alkoholu, przewlekłego picia alkoholu, ale też prawdziwa depresja, endogenna depresja, mówimy, może być maskowana różnymi nałogami. Najczęściej jest to maskowane spożywaniem alkoholu. Jeżeli chodzi o objawy, powiedziała pani doktor, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić sami u siebie objawów depresji, a w jaki sposób możemy stwierdzić, że u osoby bliskiej, znajomej, sąsiada, znajomego ta depresja występuje, aby ją chociaż namówić do tego leczenia? I tu jest bardzo ważny problem, problem społeczny, kiedy pacjent w wyniku objawów depresyjnych, w wyniku cierpienia odsuwa się od społeczeństwa, odsuwa się od najbliższych, staje się inny, zmienia swoje zachowanie, unika kontaktów towarzyskich i nie ma siły, nawet jeśli ma świadomość, że coś się z nim dzieje, że potrzeba mu jakiejś pomocy, ale nie ma siły o nią prosić najbliższych, nie ma siły wychodzić do otoczenia, bo wstydzi się, bo ma poczucie niskiej wartości. I tu jest rola dla najbliższych, dla otoczenia, dla przyjaciół, dla ludzi, którzy są blisko. Są blisko i powinni być blisko, dla znajomych nawet. Widzimy te objawy depresji nawet już fizycznie. Człowiek ogarnięty depresją zmienia swój wygląd, zmienia swoją postawę. Jest przygnębiony, przygarbiony, ma ograniczenie, jest ograniczony w sensie fizycznym, to znaczy jest spowolniały ruchowo, ma bardzo skromną mimikę i nie uśmiecha się, praktycznie się nie uśmiecha, jest smutny, jest przeraźliwie smutny i nic go nie cieszy. Żadne fakty, które kiedyś go cieszyły i powodowały, że wchodził w kontakt z ludźmi, nie robią na nim wrażenia. Bywają takie depresje bardzo głębokie, gdzie dochodzi do takiego spowolnienia i znieruchomienia, że pacjent leży, nie wstaje, zaniedbuje się, nie je, nie dba o podstawowe swoje potrzeby. Jak można rozumieć, że osoba zmienia swój wygląd?
Co to znaczy? Już powiedziałam trochę, zmienia swoją postawę. Czyli zwykle przestaje dbać o siebie, tak? Postawę, myślę bardziej o takiej postawie, że jest spowolniały, pochylony, nie patrzy przed siebie, nie patrzy w oczy, unika spojrzeń, unika kontaktu wzrokowego, mówi mało, mówi cicho. Izoluje się. Izoluje się, ubiera się smutno, ubiera się, jego wygląd jest cały zaniedbany. Jego też nie dba o higienę, trzeba powiedzieć. Generalnie widać, że człowiek jest zaniedbany i dziwnie się zachowuje jak na osobę, którą była kiedyś. Jak możemy leczyć depresję? Farmakologicznie czy psychiatrycznie, psychologicznie? Bardzo trudno jest dotrzeć do człowieka, który jest w głębokiej depresji. I myślę, że tutaj jest w tym pierwszym okresie najważniejszy dobry kontakt z kimś bliskim. Dobre postępowanie z tym człowiekiem, zrozumienie, wysłuchanie, pokazanie, że jestem z tobą i akceptuję cię takim, jakim w tej chwili jesteś, bo pacjenci często nie chcą pomocy, odmawiają pomocy, ukrywają swój problem. Czyli w tym pierwszym okresie to jest taka psychoterapia bycia z człowiekiem i zmotywowanie go do kontaktu z lekarzem, z lekarzem psychiatrą, co bywa nawet w dzisiejszych czasach trudne, bo pacjenci są nastawieni nieufnie do psychiatry i nadal czują się, kontakt z psychiatrą odbierają jako stygmatyzujący ich już, że to jest wyrok, że to jest coś, leczenie, no, które przyniesie jakieś straty czy złą ocenę społeczną. A poza tym w dalszym ciągu w naszym społeczeństwie pokutuje pogląd, że jeżeli ktoś korzysta z pomocy psychiatry, coś się dzieje niedobrego z jego głową i należy się tego wstydzić. I nie jest to wiarygodny człowiek tak do końca. Coś takiego funkcjonuje. I trzeba trzeba w tym miejscu powiedzieć, że depresja jest chorobą, należy do zaburzeń psychicznych. Depresja głęboka jest chorobą, ale depresja głęboka nie jest szaleństwem. Nie odbiera pacjentowi kontaktu z rzeczywistością. Ten pacjent cały czas pozostaje wiarygodnym człowiekiem, tylko jego reakcje psychiczne i fizyczne się zmieniły. On jest spowolniały, on jest wycofany, on ma zaburzenia pamięci, ma zaburzenia koncentracji, on nie umie skupić swojej uwagi i przekazać treści swoich myśleń, życzeń. On w skrajnej postaci nie umie podjąć żadnej decyzji. Może to nie kwestia nie umie, tylko nie chce po prostu w takim stanie. On nie potrafi. Nie to, że nie chce, ale nie potrafi. Podjęcie jakiejkolwiek czynności w głębokim stanie depresyjnym sprawia, jest niemożliwe po prostu. Pacjent nie kontroluje, objawy depresyjne nie potrafi kontrolować tego. To się wymyka spoza kontroli. Wiadomo jest, że jeżeli nasze ciało w sensie fizycznym jest wypoczęte, nie potrzebujemy tyle snu. Ale jeżeli żyjemy w sposób normalny, chodzimy do pracy, udzielamy się i tak dalej, to zaburzenia snu, czy są jakby już objawem depresji? W depresji zaburzenia snu są bardzo charakterystyczne. Istnieje coś takiego jak zaburzenie rytmów dobowych, mówimy w depresji. I charakterystyczne dla prawdziwej depresji jest to, że pacjent ma sen niepełnowartościowy, budzi się często, ten sen jest płytki, ale też występuje budzenie, wczesne budzenie około godziny 3, 4 nad ranem, poranne budzenie. Bywa też, że jest nadmierna senność w ciągu dnia. Natomiast te łagodniejsze depresje, depresje nerwicowe, depresje uwarunkowane psychogennie, zwykle mają zaburzenia snu, się manifestują trudnościami w zaśnięciu i tą pierwszą fazą snu. Są zaburzenia pierwszej fazy snu.
Pani doktor, i może jeszcze, wiadomo, nie wyczerpiemy krótką rozmową całego spektrum związanego z depresją, ale może jeszcze ostatnie pytanie. Co powoduje depresję? Czy pani, to jest pewnie trudne pytanie, ale czy jest pani doktor nam zdradzić pewnego rodzaju panaceum, receptę na to, aby ustrzec się w przyszłości przed depresją? Jest coś, jest to możliwe? Myślę, że aby ustrzec się, należałoby wejść w przyczyny depresji. A przyczyny depresji są tej prawdziwej depresji endogennej nie do końca poznane. Wiadomo psychiatrom, naukowcom, że polega to na zaburzeniu przekaźnictwa w mózgu, że polega to na niedoborze neuroprzekaźników, które znamy. Wiemy, że jest serotonina, że jest dopamina, noradrenalina, ale wiemy, że leki stosowane działają na to przekaźnictwo. Czyli mamy do czynienia z przyczyną taką endogenną, uwarunkowaną jakby dziedzicznie, gdzieś genetycznie, chociaż nie jest to wyrok i to się w rodzinach ma tendencję pojawiania, ale rzadko, nie jest żadną zasadą. A większość depresji takich, o których łagodnych i o przebiegu umiarkowanym, ma podłoże psychogenne. I tutaj jest bardzo bogaty obraz kliniczny tych depresji. I tam, gdzie mamy do czynienia z depresją psychogenną czy objawową, no możemy skutecznie temu przeciwdziałać. Myślę o to, co pan powiedział teraz o zapobieganiu. Więc musimy dbać o to, żeby to nasze życie było maksymalnie stabilne i psychicznie, i fizyczne. Musimy zadbać o to. Dorosły człowiek powinien mieć świadomość, żeby dbać o dobrostan. Dobrostan psychiczny i dobrostan fizyczny. O poczucie bezpieczeństwa, które leży u podłoża tego dobrostanu. O poczucie zdrowia fizycznego, czyli wszelkie choroby somatyczne powinny być właściwie leczone, szybko leczone, aby nie usposobiały, nie przewlekały się i nie doprowadzały do stanów depresyjnych. Stanów depresyjnych, czy prawdziwej depresji, czy stanów takich, które się przeradzają w prawdziwą depresję. Czy mocno to uproszczę, mówiąc, że należy wobec siebie być zdrowym egoistą? Nie powiedziałabym, że egoistą. Powiedziałabym, że należałoby tak żyć, żeby widzieć drugiego człowieka, być dla niego życzliwym, traktować go tak, jak chcielibyśmy, żebyśmy my byli traktowani. Czyli stwarzać taką atmosferę życzliwości i ciepła wokół siebie, żebyśmy byli akceptowani przez społeczeństwo i żeby innym z nami było dobrze i nam dobrze. Żebyśmy nie byli osobami samotnymi. Czyli parafrazując i nawiązując do Biblii, kochaj bliźniego jak siebie samego. Tak. Ja pani bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę. Przypominam, że naszym gościem była pani Jolanta Martyniuk, lekarz-psychiatra. Do widzenia.